Dziś ponownie doszło do awarii feralnego bloku energetycznego w Jaworznie, który jest przedmiotem sporu między Tauronem i Rafaką. Na dziś także zaplanowano mediację u spółek przed prokuratorią generalną. Według Tauronu powodem odstawienia bloku jest wypadnięcie awaryjne jednego z młynów, co w konsekwencji spowodowało wyłączenie. Blok ponownie zostanie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną najpóźniej jutro. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku 910 MW, którego Rafako jest generalnym wykonawcą. Tauron Wytwarzanie wezwała Rafako do zapłaty ponad 1 300 000 000 zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na kwotę 1 400 000 000. Oba przedsiębiorstwa uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.